organy. Tak? Będę w telewizji? Same najlepsze tutaj. Słyszę jakieś oczekiwania, że będę mówił po litewsku? Nie. Nie. Dziękuję bardzo, drodzy Państwo. To dla mnie ważna wizyta, bo pierwsza wizyta jako marszałka Sejmu. Zdecydowałem się, żeby przyjechać tu do Wilna, dlatego że bardzo zależy mi na tym, żeby podkreślić, jak krytycznie ważne są dzisiaj relacje nie tylko w osi wschód-zachód, ale też południe-północ. I wydaje mi się, że Polska dzisiaj bardzo tej północnej polityki potrzebuje. Litwa to nasze historycznie rodzeństwo, to kraj, z którym łączy nas bardzo wiele. Jest mnóstwo rzeczy do przepracowania, ale i podczas spotkania z prezydentem i z panią premier i z szefową parlamentu wielokrotnie powtarzaliśmy, że wobec tych wyzwań, które dzisiaj stoją przed nami, musimy szybko uporać się z tymi rzeczami, które są jeszcze niezałatwione, bo przed nami dużo większe wyzwania. Dla mnie jako dla polityka przyjeżdżającego z Polski rzeczywiście uderzające jest to, że każda polityczna rozmowa tutaj w pierwszym zdaniu ma Ukrainę, a w drugim zdaniu ma przesmyk suwalski. Pan ambasador Radziwiłł mówił mi, że tak właśnie tutaj jest, że kwestia wojny na Ukrainie jest wciąż tematem numer jeden, jest wciąż najbardziej żywą z dyskutowanych kwestii i to można widzieć na każdym spotkaniu, w każdej rozmowie, która się toczy. Jeżeli mamy taki problem, jeżeli identyfikujemy go jako ten najważniejszy problem, to zadaniem polityków jest znaleźć na niego rozwiązanie, a więc jak najszybciej zbudować tak dużo, jak się da, struktur współpracy. Oczywiście współpracujemy w NATO, oczywiście współpracujemy w Unii Europejskiej, ale znaleźć nowych jeszcze, dodatkowych form współpracy, żeby nasze kontakty były nie tylko przy okazji rocznic, nie tylko przy okazji wzruszającej konieczności uczczenia w tych czy innych miejsc pamięci, ale żeby one naprawdę co tydzień, nie co miesiąc, co tydzień przynosiły coś nowego i robiły kolejny krok. Wiemy, że w kwietniu odbędą się wspólne ćwiczenia, w których wezmą udział między innymi żołnierze polscy i litewscy. Wiemy o tym, że na Litwę wybiera się kontyngent, znaczny kontyngent wojsk niemieckich, co będzie dużym też zasileniem tutaj bezpieczeństwa, ale myślę, że my mamy wciąż bardzo dużo do zrobienia. Polska może zaoferować, tutaj jesteśmy teraz na Uniwersytecie Wileńskim, wspominałem o tym w rozmowie z rektorem, naszą wiedzę w zakresie wojskowości, naszą wiedzę w zakresie bezpieczeństwa. Mamy nowoczesne technologie i mam nadzieję, że z naszymi partnerami litewskimi będziemy w stanie je rozwijać. Być może powinniśmy pomyśleć w przyszłości o jakiejś formie stałej militarnej współpracy, tak żeby chronić to jedno z najbardziej zagrożonych miejsc w Europie, a więc przesmyk suwalski, którego bezpieczeństwo rzeczywiście spędza tutaj sen z powiek każdemu, z kim rozmawiałem. Prezydentowi, pani premier, szefostwu parlamentu. To jest ta płaszczyzna, na której dzisiaj powinniśmy się porozumieć. Musimy stworzyć wspólny kapitał bezpieczeństwa na granicy polsko-litewskiej. Musimy stworzyć wspólny kapitał współpracy w obszarze bezpieczeństwa naszych dwóch narodów. I ja wierzę, że takie wizyty, one oczywiście nie są wizytami, które kończą się jakimiś spektakularnymi efektami, że oto od jutra wszystko będzie inaczej, ale niemożliwym będzie wykonanie następnego kroku, jeżeli nie zrobi się takiego kroku jak ta wizyta. Zbudowaliśmy wiele kontaktów, są tu przedstawiciele polskiego Sejmu. Ja wiem, że wracając teraz do Sejmu muszę jak najszybciej doprowadzić do ukonstytuowania się tej naszej wzajemnej grupy polsko-litewskiej, że jak najszybciej musi w Polsce odbyć się, mam nadzieję w Polsce, chyba że ustalimy inaczej, zgromadzenie parlamentarne polsko-litewskie. Zaprosiłem panią przewodniczącą Czmilitę Nielsen do Polski. Chcemy w tym roku jeszcze zorganizować w Polsce spotkanie Trójkąta Lubelskiego z udziałem oczywiście przewodniczącego Wierchownej Rady. I
rozmawiać o tym, jak doprowadzić do sytuacji, w której to, co zrobił nam Putin, stanie się dla nas szansą na pójście o krok dalej, a nie tylko oczywistym, oczywiście, bez wątpienia, zagrożeniem. Mam nadzieję na to, że te kontakty, które tutaj nawiązaliśmy i te drzwi, które otworzyliśmy, pozostaną otwarte i że niebawem będziemy z naszymi przyjaciółmi z Litwy wykonywać kolejne kroki. Przemysław Suwalski, przypominam, jest też po polskiej stronie i to jest nasza wspólna sprawa, żeby zapewnić jego bezpieczeństwo. Tutaj w rozmowach często pojawiają się pytania, a co? Jeśli nagle okaże się, że Putin zechce wysłać przez Przemysław Suwalski konwój humanitarny do Kaliningradu. Jak wtedy zareaguje świat? Jak my wtedy zareagujemy? Przypominam Państwu, że te pytania pojawiały się również u analityków po polskiej stronie. My naprawdę dzisiaj musimy na poważnie potraktować naszą odpowiedzialność, jaką mamy jako politycy, przestać zajmować się bzdurami, przestać wydawać społeczną energię i polityczną energię na piątorzędne historie i na śledzenie jakichś wenezuelskich telenowel w naszych parlamentach, tylko wziąć się za odpowiedzialność, za fizyczne bezpieczeństwo powierzonych nam ludzi, za bezpieczeństwo fizyczne naszych rodzin, naszych bliskich i zadbać o to, żeby agresor skończył tam, gdzie jego miejsce. A żebyśmy my mogli przekazać następnym pokoleniom bezpieczną Polskę i bezpieczną Litwę. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy. Krajowe pytania później, teraz już musimy się... Na cmentarz na Rosję, tak? Jedziemy. Dziękuję Państwu serdecznie. Norbi.